Reset Obywatelski. Dobry wieczór Państwu. Serdecznie witam Państwa w nowym programie Radia Reset, magazyn Kultura. Ja się nazywam Katarzyna Szulc-Strychowska i będę miała przyjemność prowadzić dla Państwa ten właściwy program. Moim dzisiejszym gościem, moją dzisiejszą gościnią będzie wspaniała polska reżyserka Monika Strzępka, która połączy się z nami już za dosłownie 5 minut. Bardzo serdecznie zapraszam Państwa do godzinnego programu. Będzie to program cykliczny. Będziemy się spotykali co niedzielę o godzinie 21 i rozmawiali o polskiej kulturze, o tym, co się współcześnie dzieje w polskich teatrach głównie, ale nie tylko, do godziny 22. Bardzo, bardzo serdecznie zapraszam na ten nowy program. Zapraszam może już do studia naszą gościnię. Dzień dobry Państwu. Witamy Cię serdecznie, Moniko. Bardzo, bardzo Ci dziękuję raz jeszcze za przyjęcie mojego zaproszenia. Myślę, że dziękuję również w imieniu wszystkich słuchaczy Radia Reset Obywatelski. Jest to mój pierwszy program, jesteś moją pierwszą gościnią, także tym bardziej jest mi bardzo miło, bardzo przyjemnie, bo wiem, że jesteś fantastyczną rozmówczynią. Miałyśmy przyjemność spotkać się już wcześniej i rozmawiać, także mam nadzieję, że dzisiaj będzie tak samo fajnie i tak samo dowcipnie i tak samo zabawnie. Monika Strzępka. Myślę, że większość z Państwa, bo zakładam, że są tutaj osoby, które są razem z nami osoby, które interesują się kulturą. Myślę, że większość z Państwa zna nazwisko. Ale jeśli jest to dla kogoś nazwisko nowe, to tym bardziej zapraszamy, bo fajnie jest też mówić do osób, które spotykają się z kimś, z czymś, z jakimś zjawiskiem po raz pierwszy. Masz za sobą wiele już lat doświadczenia. Działasz przede wszystkim w teatrze, ale nie tylko. Działasz też w telewizji, zrobiłaś fantastyczny serial Artyści o polskim środowisku teatralnym. Wiem, że w tej chwili jesteś w trakcie produkcji filmowej. Od 2007 roku działasz w duecie z Pawłem Demirskim i to jest jakby, będę też o to pytać, to jest na pewno jakaś poważna cezura czasowa w twoim życiu. A teraz, jeśli mogłabym cię prosić, to chciałabym, żebyś powiedziała nam sama o sobie parę słów. Jak ty siebie przedstawiasz?
To jest w ogóle ciekawe, jak ja siebie przedstawiam, bo ja chyba jestem osobą, która przez całe życie poszukuje tożsamości i czuję się trochę jak taka cebula, z której się złupuje kolejne warstwy, a tam już dojrzewają te, których w ogóle nie widziałam, kiedy byłam pokryta tymi poprzednimi warstwami. No, po pierwsze jestem kobietą i to jest dla mnie bardzo ważne. Jestem feministką, to też jest dla mnie bardzo ważne. Jestem matką. Jestem osobą, która identyfikuje się jako przedstawicielka klasy pracującej. A nie przedstawicielka, nie wiem, jakiegoś establishmentu czy elity. No i jestem w jakiejś podróży właśnie poszukiwawczej. Można powiedzieć, że jesteś przez cały czas w procesie. Tak, jestem w procesie, tak. I od jakiegoś zupełnie niedawnego czasu zaczynam ten proces. W każdym obszarze życia, również zawodowego, bardzo doceniać. Wiesz co, Monko, ja mam na początek tutaj uszykowany dla nas, to jest taki tutaj wspaniały dla nas podarunek. Chciałam od razu podziękować Teatrowi Staremu w Krakowie. Mamy do pokazania trailer spektaklu, który ty sama sobie wybrałaś do pokazania tutaj, czyli twój spektakl z Teatru Starego w Krakowie, Nieboską komedię. Powiesz dwa słowa? Dlaczego akurat ten spektakl tutaj pokazujemy? To jest przedstawienie, które jest zarówno mi, jak i Pawłowi Demirskiemu, który jest autorem tego tekstu, bardzo bliskie, ale też ludziom, artystom, artystkom, którzy pracowali przy tym przedstawieniu. W przyszłym tygodniu w Starym Teatrze będzie można ten spektakl zobaczyć i to oczywiście To prawda. też jest taka okazja rzadka, bo jednak tam jest obecnie bardzo wielu gościnnych już aktorów i trudno jest po prostu złapać tę obsadę w jednym czasie miejscu. Nieboska Komedia to jest przedstawienie sprzed kilku lat, ja nie pamiętam dokładnie, który to był rok. Według mojej wiedzy 2014. 2014 rok. I to jest przedstawienie wojenne w pewnym sensie. To znaczy, z dzisiejszej perspektywy ono jest wręcz profetyczne. No tam jest jakiś taki nieprawdopodobny monolog, który mówią równocześnie Dorota Pomykała i Marta Nieratkiewicz. Finałowy monolog o ucieczce w jakiejś takiej zawierusze wojennej, ale też ucieczce od tego naszego wygodnego życia, do którego jesteśmy tacy przyzwyczajeni no i które dotąd. Nawet w pandemii nie wydawało się, że się kiedykolwiek skończy. W każdym razie taką mieliśmy nadzieję. A tymczasem jesteśmy tu się odbywają jakieś nieprawdopodobne ruchy tektoniczne w tej chwili na naszej planecie. I no, wydaje mi się, że po prostu my się musimy przygotować na nową rzeczywistość. Ja nie chcę używać zwrotu winą ciężkie czasy i tak dalej, bo to jest jakiś most. To wszystko, co się dzieje, ma z całą pewnością jakiś. Jestem przekonana, że to cierpienie i ten dramat wielu milionów ludzi, że po prostu trzeba na to patrzeć też od innej strony, od jakiejś strony, jakby co z tego może wyniknąć na przyszłość, na naszą przyszłość w Polsce, bo Polska się bardzo zmieni teraz. To znaczy ta rzeka, Nieuchronnie. która płynie ze wschodu, mówię po prostu o fali uchodźców, ci ludzie tu zostaną.
Nasze społeczeństwo się zmienia. I to jest Czyli szansa. uznałaś, że ten, jak, kiedy zapytałam, co moglibyśmy pokazać, gdzieś tam być może wydało ci się, że ten spektakl jest, mówiąc najbardziej oględnie, najbardziej na czasie. Niestety, jest aktualny. Tak. To znaczy on w ogóle ma jakąś taką właściwość. Czasami się zdarza taka magia przedstawienia, że ono po prostu wyprzedza swój czas, potem czas dogania to przedstawienie, potem to przedstawienie nagle jest o czymś trochę innym, bo znowu wyprzedziło swój czas. No, i to jest właśnie ta magiczna, bardzo No bo pojawiają się bliska mi nowe też sytuacja. konteksty. Nowe konteksty, tak? No tak, bo to jakby w teatrze chodzi o to, żeby po prostu, bo to nie jest tak, że sam tekst nabiera innych sensów. On nabiera sensów w spotkaniu z publicznością. Tworzy się wspólnota, która po prostu czyta, no, czyta ten tekst tak, jak dzisiaj przyszła do teatru. Nie tak, jak Demirski to napisał w 2014. I to jest fascynujące. To teatrze, Moniko, że... zobaczymy ten Tak, trailer. tak, tak. Fajnie, ja z to przyjemnością zapraszam. też zobaczę. Zapraszam. Tykanie jest, a jakby go nie było. I zaraz ktoś wpadnie do domu i poda te informacje złe. Ale mówi się śmiało, że może być wojna. W głębi ducha sam wiesz, że braci twojej należy się kara. Ja, proszę pani, jestem z komisji moralnej pana. Chodzimy po kraju i szukamy złych rzeczy. Na rewolucję, tak jak na dziecko, myślisz sobie, nigdy nie jest czas odpowiedni. A tu proszę. Tylko strach i odbywanie przeczuć. Jesteśmy. No muszę ci powiedzieć, Moniko, że zawsze, kiedy oglądam trailery twoich spektakli, to budzi się we mnie coś takiego, że natychmiast chcę biec do teatru i zobaczyć, obejrzeć. Także robicie to fenomenalnie. Bardzo dziękuję za te słowa. To jest, no, wspaniałe są to słowa od osoby, która po prostu docenia pracę. Moją, naszą. Mówmy sobie dobre rzeczy, bo to jest super ważne. Ja się uczę w ogóle to przyjmować dopiero teraz. Tak, bo wcześniej tutaj niestety tak jesteśmy też troszeczkę uczone w tej naszej kulturze, jaka by ona nie była jeszcze nowoczesna, czy ponowoczesna, żeby się troszeczkę wstydzić tych wszystkich pochwał i komplementów. Moniko, wiesz co, ja chciałabym zacząć tą rozmowę z tobą właściwie od początków, jeśli mi pozwolisz. Mogę powiedzieć z całą pewnością, że kiedy tak sobie myślę o współczesnym świecie polskiej reżyserii teatralnej, a zwłaszcza o tym świecie kobiecym, to tutaj gdzieś od razu takie zapala mi się takie światło, i które mi mówi, no można powiedzieć, że Monika Strzemka jest z całą pewnością jedną z najważniejszych polskich reżyserek współczesnych. Ja chciałam zapytać, ja mam nadzieję, że być może też słuchają nas młode osoby, które myślą, młode dziewczyny, młode kobiety, które myślą o tym, żeby rozpocząć karierę w tym świecie teatralnym właśnie. Gdybyś zechciała powiedzieć w ogóle parę słów na temat swojej młodości i tego, co w ogóle cię skłoniło do tego, żeby zająć się teatrem. Tutaj wręcz myślę o takim powrocie do twoich czasów licealnych, kiedy zaczęłaś się zastanawiać nad tym, w którą stronę wyruszyć, gdzie pojechać na studia, co ze sobą zrobić. Dlaczego akurat teatr, którą uczelnię wybrałaś? Gdzie to się wszystko zaczęło, po prostu tam, w którym momencie w twojej głowie po prostu? No i ja chyba nie wiem, kiedy się to zaczęło, bo oczywiście te początki są takie trudne do złapania w parę zdań,
A też, tak jak mówiłam, jestem w jakiejś podróży i ja po prostu gdzieś nawet swoją taką opowieść o sobie konstruuję na zupełnie nowych w tej chwili zasadach, więc no na pewno to, co jest... Ja się urodziłam na wsi i właściwie poza takimi sporadycznymi wyprawami do teatru w Tarnowie, takimi dziecięcymi z rodzicami czy z tatą, no to właściwie kontakt z kulturą miałam w zasadzie dzięki telewizji wyłącznie. I to był taki czas, to były lata 80., że no ta telewizja była trochę takim kominkiem, takim domowym ogniskiem. Ja się wychowałam na teatrze telewizji, wychowałam się na kabarecie Eugenii Pińskiej. Tak jak my wszyscy. Tak jak tak, wszyscy z lat 70. Tak, tak, tak. To są nasze wspólne korzenie, tak. Ogromnie dużo czytałam jako dziecko i no po prostu pochłaniałam książki jak odkurzacz. Jak się kończyły w szkolnej bibliotece, to szłam do wiejskiej, jak się kończyły w wiejskiej, to szłam do gminnej, jak się kończyły w gminnej, to szłam do wojewódzkiej i tak dalej. Bo miałaś ten przywilej, żyjąc w PRL-u, tak, miałam ten przywilej trafić do tych bibliotek, które jeszcze wtedy istniały w tych małych, maleńkich miejscowościach. Tak, i były tam książki, były tam nowości, to były dobrze zaopatrzone biblioteki. Nie twierdzę, że dzisiaj ich nie ma, no ale na pewno bardzo wiele tego typu placówek zostało zlikwidowanych. Zresztą podobna zbrodnia się odbyła na przykład na transporcie publicznym. No, moja babcia, która mieszka na wsi, ma grubo ponad 80 lat, no po prostu, żeby dojechać do miasteczka, musi poprosić sąsiada, żeby ją zawiózł, bo po prostu tam nic nie kursuje. Jeżeli nie masz samochodu, to jesteś odcięta od świata. A jak masz 80 parę lat i chcesz wciąż samodzielnie funkcjonować, no to w zasadzie jesteś skazana na to, żeby gdzieś... No po prostu to się nie da się. Służbą zdrowia, troszeczkę z wieloma innymi tak, rzeczami. Tak, tak. Ja ci powiem, że na pewno nie mamy na pewno takiego poczucia bezpieczeństwa, jakie mieliśmy, socjalnego, jakie, a ono się przekłada też no, na takie po prostu... na jakość życia. Generalnie na dobrostan. Ja ci tylko króciutko powiem, jeśli mi pozwolisz, takie jedno zdanie tutaj wrzucę, że ja sama pochodzę z Konina. Kiedyś trafiłam, mając lat 12, do takiej właśnie małej biblioteki, maleńkiej, pozaszkolnej, gdzieś po prostu w centrum, w takim małym budyneczku i tam pani bibliotekarka poleciła mi książkę, która odmieniła moje życie. Było to Porwanie w Tytirlistanie. Do tej pory czytam, mam przy łóżku, niedawno sobie przypominałam i przez cały czas jestem w tym samym zachwycie. To w takim razie wrócę do tego, bo nie czytałam tego od dzieciństwa. Polecam. Wspaniale. Okay. No i wracając do tej opowieści, ja po prostu bardzo widziałam, jakby ta literatura układała mi się w obrazy, w sceny. I ja w ogóle sobie wymyśliłam, że chciałabym zostać reżyserką filmową. To było tak pewnie gdzieś w okolicach 4-5 klasy, nie wiem dokładnie. Potem poszłam do liceum, wybrałam profil humanistyczny i jakoś tak miałam poczucie, bo ja tak czułam, że po prostu ja chcę być artystką już. I to jest jakoś tam przesądzone i oczywiście jest jakiś plan B, ale on mnie w ogóle nie interesuje i nie chcę tego robić, bo nie. I zdałam do liceum, byłam rozczarowana tym liceum, ono też było jakieś takie klasistowskie dosyć mocno. Ja powiedz mi, gdzie było to liceum? W Tarnowie. Ja się po prostu po roku przeniosłam do liceum teatralnego w Nowej Hucie w Krakowie i po prostu tam chodziłam do szkoły. To było liceum teatralne, liceum artystyczne i w zasadzie no, byłam trochę tu, trochę tam, ale jednak identyfikuję się jako absolwentka tego liceum teatralnego na osiedlu tysiąclecia. 21, tak zwana.
No to rozumiem, że tam już byłaś w pełni zarażona teatrem. No tak, bo to była szkoła, w której się spędzało cały dzień, bo oczywiście poza programem takim tradycyjnym, który musieliśmy przerobić, jak to się mówi brzydko, to mieliśmy mnóstwo przedmiotów takich, no historia teatru, historia filozofia, historia muzyki, psychologia, no naprawdę taki bardzo obszerny program, plus oczywiście praktyczne warsztaty filmowe, teatralne, taneczne, no fotograficzne, graficzne, kto tam co sobie wymarzył. No na pewno trafiali tam specyficzni ludzie, bo to już było takie liceum wyboru, już było jasne, że to są młodzi ludzie świadomi. Poszukiwacze i poszukiwaczki. Świadomi już tego, że coś będą w życiu chcieli zrobić. I tam podjęłaś decyzję, że będziesz studiowała gdzie? Nie, ja w ogóle, ja zdawałam do szkoły filmowej, ale zdawałam też na i zdawałam na reżyserię teatralną. Taka byłam unieśmielona, prawdę mówiąc, tą reżyserią teatralną. Wydawało mi się, że ja po prostu nie mam kompetencji, żeby zdawać, bo takie jakoś ten film się wydawał bardziej przystępny. Teatr jednak był obudowany jakąś taką, no jak się okazuje, fałszywą narracją, ale jednak taką, która dla mnie była, bo mnie to ciekawiło, ale wydawało mi się, że po prostu nie jestem w stanie zdać do takiej szkoły. Że to jest po prostu, że nie mam takich kompetencji szerokich i tak dalej, i tak dalej. I, no ale spróbowałam, zdawałam do Krakowa, zdawałam do Warszawy, dostałam się do Warszawy. I kończyłam studia w zeszłym roku, w 2021, 13 grudnia. Obroniłam się w Akademii Teatralnej, już w innej Akademii Teatralnej niż ta szkoła, z której trzaskając drzwiami odchodziłam 20 pewnie lat temu. A opowiesz trochę, uchylisz rąbka tajemnicy, opowiesz troszeczkę o tym trzaśnięciu drzwiami? Na którym roku zrezygnowałaś? Właśnie pamiętam, też chyba trzeci, bo to tak trudno powiedzieć, gdzie się kończy, bo zdaje się na czwartym roku już to był rok dyplomowy, ale były jeszcze jakieś zajęcia, gdzieś tak w okolicy między trzecim a czwartym. No po prostu miałam takie poczucie, że ja bardzo dużo z siebie daję w tej szkole, i to takich rzeczy organizacyjnych, związanych po prostu z pracą z ludźmi, z budowaniem zespołu, a ze strony szkoły nie dostaję tak naprawdę absolutnie nic i ewentualnie jeszcze podłożoną nogę. I miałam poczucie jakby takie, że jestem strasznie, że to jest niesprawiedliwe i tak nie może być i po prostu ja nie mogę też, że to jest jakaś ogromna praca, którą wykonałam, ona zupełnie została po prostu zlekceważona, zignorowana i no, po prostu to był cios dla mnie, musiałam wyjść. Mówimy o Warszawskiej Akademii Teatralnej cały czas. Tak. No plus oczywiście ta szkoła była po prostu no, dosyć tak... Przykładając do tego dzisiejsze standardy, to było dosyć paskudne miejsce, chociaż oczywiście trzeba powiedzieć, że ja tam spotkałam też wielu ludzi, którzy bardzo wpłynęli na to, kim dzisiaj jestem. To jest choćby profesor Wojciech Siemion, od którego nauczyłam się bardzo wiele o wierszu i stał się jakąś taką moją przestrzenią, w której uwielbiam się poruszać. Profesor Jan Kulczyński też był takim człowiekiem, który w tej jednak pokazywał taką trochę inną twarz tego jednak zamordystycznego zawodu. To znaczy, że można być reżyserem, można być mężczyzną reżyserem i można być po prostu niezwykle łagodnym człowiekiem równocześnie i wcale nie trzeba tych dęńkowskich mądrości rzucać ludziom w twarz w rodzaju aktor, traktor, dupa jest od srania, jak wiadomo kto odgrania. Bo jednak, no jednak trzeba powiedzieć i warto też podkreślić, że to jest kwestia systemowa,
nie dotyczy tylko Akademii Teatralnej sprzed 20 lat, dotyczy w ogóle wszystkich naszych relacji. No tak się składa, że w tych w publicznych instytucjach kultury jakby przemoc kultury, czy właśnie w placówkach oświatowych, czy w wyższych uczelniach, że ta przemoc po prostu ma się bardzo dobrze, ale to się zmienia i to się musi zmienić, bo ten system, ten świat tak ułożony już po prostu nie działa. To znaczy, to jest w mniejszej skali to, co dzisiaj się dzieje za naszą wschodnią granicą. To jest o tym samym. Ten system nie działa. I oparty na przemocy, oparty na konkurencji, oparty na zysku. Ta zewnętrzna narracja, ta zewnętrzna nasza w tej chwili narracja, to wszystko, co się ogólnie dzieje, to, co się wzięło jednak z doktryny feministycznej, z gender, no to rzutuje w tej chwili na wszystkie dziedziny życia i nie ostanie się nic, co po prostu nie mogłoby ulec wpływowi. Wszystko musi w jakimś stopniu ulec wpływowi tych zmian. Takie jest moje zdanie. No i to się dzieje, bo czasy bardzo przyspieszyły i jesteśmy właśnie w tym momencie, to znaczy jesteśmy w jakimś odrzutowcu, nie wiem, roller coasterze i za chwilę wylądujemy w zupełnie nowym świecie, więc trzeba się przygotować do tego. Jednym z elementów tej zmiany jest twój sukces w konkursie na dyrektora, dyrektorkę Teatru Dramatycznego w Warszawie. Zaczynasz swoją kadencję we wrześniu. Wszyscy czekamy z niecierpliwością. Rozmawiałam z wieloma osobami, które przebierają nogami, wręcz nie mogą się doczekać, co tam w ogóle będziesz chciała zmienić, zrobić, jakim, bo przecież będziesz miała kilka scen do swojej dyspozycji. Także hulaj dusza, piekła nie ma. Mówiłaś mi kiedyś w rozmowie, że zwyciężyłaś w tym konkursie dlatego, że nie byłaś w tej walce sama, że miałaś taką silną grupę wsparcia, kobiecą grupę wsparcia, tak. I że zabierasz teraz te silne, wspaniałe baby ze sobą razem do Dramatycznego i że będziecie starały się stworzyć jakąś nową jakość. Opowiesz coś? Uchylisz rąbkę tej... Tak, to żadna tajemnica, no już jakby dużo o tym mówię, bo bardzo, bo to jest też element programu, z którym wchodzimy do Dramatycznego, a ten program opiera się przede wszystkim na głębokiej transformacji tej instytucji w feministyczną, nieprzemocową instytucję. Mówiąc feministyczną, to od razu muszę zrobić przystanek. Mamy na myśli to, że zasady, którymi będziemy się kierować, to jest troska, to jest bezpieczeństwo, to jest współpraca, to jest uspołecznianie. Czyli opieramy się na wartościach, które są kulturowo kojarzone z kobiecością. Stąd feministyczna instytucja kultury. A więc na relacyjności. Na relacyjności. Tak. Oczywiście, to jest podstawa. To jest podstawa. Jeżeli tego nie ma, to w ogóle to po prostu nie działa wspólnota. A jeżeli nie jesteśmy w stanie stworzyć wspólnoty w instytucji, w której pracuje 140 osób, a to nie jest jakby, no nie wyczerpuje to definicji tej teatralnej wspólnoty, bo ona powinna być dużo szersza, no to moim zdaniem, jeżeli ktoś nie ma, nie posiada tego rodzaju umiejętności, nie jest otwarty na tworzenie relacji, to powinien szukać dla siebie miejsca gdzie indziej. Nie powinien pracować z ludźmi w ogóle. Bo dzisiaj, no sami to rozumiemy, jesteśmy wciąż w trakcie doświadczenia pandemicznego i jesteśmy w trakcie doświadczenia wojennego. I po prostu jakby to już nie jest świat o konkurencji, o deptaniu przeciwnika i tak dalej. Sama spójrz na to, jak tobie zmienia się teraz ta sytuacja jako dyrektorce od momentu, kiedy dowiedziałaś się, że zwyciężyłaś w konkursie i obejmiesz funkcję,
zaledwie, prawda, jakiś czas temu i tutaj trochę czasu minęło, nagle pojawia się wojna na horyzoncie, jeszcze wszystko się zmienia, komplikuje, a do września, kiedy obejmiesz dyrekcję, zostało jeszcze kilka miesięcy. Tak, to jest bardzo trudna sytuacja, ale też staramy się na nią patrzeć jako na... No, o tym jest ten program też, to znaczy my reagujemy na okoliczności i wartości się nie zmieniają, zmieniają się czasy, zmienia się sytuacja. To jest naturalne, że będziemy rozmawiać co teraz, bo zmieni się polskie społeczeństwo, zmieni się publiczność, to trochę inni ludzie będą siedzieć, bo i ci, którzy tu już są od dawna, będą trochę zmienieni, ale też przyjdą ci nowi, którzy z nami zostaną przecież. Więc to też musi się wiązać z tym, jakie treści i w jakiej formie płyną ze sceny. Będziemy też na pewno musieli zacząć mówić także ze sceny o traumie, jak mi się wydaje. No, bo mamy tutaj osoby, mamy przybyszów, którzy jednak przyjeżdżają do nas z takim ostrym PTSD. Ale oczywiście, że tak. To jest rzecz, którą należy się zająć w pierwszej kolejności. I to jest... No, my już wiemy, jakie ślady w psychice zostawiają tego typu wydarzenia. Ludzkość już to dzisiaj wie, możemy na to też reagować. Oczywiście już po prostu strasznie dużo się mówiło o tym, w jaki sposób Polacy też reagują na gości. No, to jest też niesamowite, że ustanawiają się jakieś nowe standardy, nie ma obozów dla uchodźców. Nie wiemy, co będzie dalej. Boimy się oczywiście tego, że gdzieś utoniemy w tej próbie pomagania ludziom, których będą napływały pewnie kolejne setki tysięcy, jeśli nie miliony. Prezydent Warszawy mówił ostatnio o 5 milionach, a być może nawet tak ta cyfra dojdzie do 7 milionów. I musimy być na to gotowi i po prostu... nauczyć się spokojnie oddychać, nie dać się tym lękom, tym strachom, które będą przychodzić i po prostu się jakoś ułożyć w tej nowej rzeczywistości. Jeszcze tak wspomniałam o traumie. Wystarczy miejsce dla wszystkich, może się trochę trzeba posunąć na ławce, ale wierzę bardzo w to. Artyści z Ukrainy, chociażby z Kijowa, prawda, tam z Teatru Narodowego, tutaj mamy przecież też artystkę w Teatrze Powszechnym z Kijowa, mogą wnieść bardzo dużo tutaj. Znaczy ja myślę, że w ogóle po prostu osoby, które zdecydują, że będą tutaj mieszkać. Artyści oczywiście, że tak, ale ludzie wielu zawodów. Ja wiem, że to jest po prostu już takie może za szybko, może tu trzeba po prostu jakby, no ale ci ludzie za chwilę muszą zacząć prowadzić życie, więc trzeba o tym myśleć, trzeba myśleć, co dla nich będzie, jakby co teatr właściwie z tym zagadnieniem zrobi, bo to jest dla teatru ogromne wyzwanie, nie tylko dla teatru dramatycznego, dla teatru w ogóle, bo być może to jest też dla teatru okazja, żeby wyszedł z tych kaloszy, z tych po prostu ziemiańskich trzewików, tych XIX-wiecznych bucików teatru kulturalnego miasta i zajął się życiem, bo naprawdę... No naprawdę już dosyć, to znaczy to są postawy nieprzyzwoite dzisiaj, takie jakby traktowanie tych instytucji kultury jako miejsc, w których możemy potwierdzić, nie wiem, nasz awans społeczny, popatrzeć w oczy ludziom z tej samej klasy społecznej i tak dalej, i tak dalej. Już nie. Nie, ja nie mówię, żeby teatr nie był rozrywką, bo musi być, w czasie wojennym też musi być, ale po prostu to jest czas zmian, my musimy wszystko przedefiniować. Wiesz co, ja tak zahaczyłam o to pojęcie traumy, dlatego że od kilku lat tutaj w ogóle w mediach, w ogóle w psychologii też mówi się bardzo często o czymś, co się nazywa traumą transgeneracyjną.
To jest takie coś, zapewne wiesz, taka trauma, która nie została przepracowana i ona przez kolejne generacje, tak na przykład wydaje mi się z kolejnymi pokoleniami Polaków, transmitowana genetycznie po prostu. Jest transmitowana, tak, i to jest często na takim poziomie, prawda, to jest nieuświadomione, ale to gdzieś się buzuje podskórnie. Mówię o tych wszystkich, o traumie związanej z II wojną światową, tak, o tym wszystkim, co w Polsce nie zostało przepracowane, ze zmianą systemu, z Holokaustem, z zniszczeniem polskiej arystokracji, szlachty, inteligencji, tak, zmuszeniem przedstawicieli też tych warstw społecznych do emigracji. I tak sobie pomyślałam właśnie, przygotowując się do naszego spotkania, że bo o tym są też twoje spektakle, że na te wszystkie nasze narodowe, nieprzepracowane traumy, lęki, a sięgać możemy wstecz aż do czasów zaborów, prawda? Bo gdzieś tam już pojawiają się wtedy nasze lęki, kompleksy, że na to teraz wchodzi nam tak zupełnie niespodziewanie, nakłada się ta nowa trauma związana z Ukrainą. Tak sobie właśnie tutaj, dlatego o to zapytałam, bo chciałam cię też zapytać już tak bardzo ogólnie, bo widzę, że bardzo fajnie nam się rozmawia, ale prawdopodobnie musiałybyśmy porozmawiać do rana, żeby zdążyć porozmawiać o wszystkim. I ja mam do ciebie takie pytanie zasadnicze bardzo, ale elementarne, ale mam nadzieję, że nie śmieszne. Gdybyś zechciała nam powiedzieć, ty jako autorka, o czym są twoje spektakle przede wszystkim? Ja tutaj mam, wiesz, ja mam wszystko wynotowane. No właśnie nie wiem za bardzo, chyba nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, bo nie wiem z jakiej, to znaczy z jakiego miejsca mam o tym mówić, czy tak bardzo ogólnie, że mój teatr to jest teatr, który zajmuje się, nie wiem, życiem, sprawami społeczno-politycznymi, które przecież też mają na nas wpływ i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tych, i Paweł Demirski, jeszcze przepraszam, i Paweł Demirski i ja jesteśmy ludźmi też w jakimś procesie, choćby w procesie życia, to znaczy my robiliśmy inne przedstawienia, nie wiem, 15 lat temu, inne robimy dzisiaj. Czasami gdzieś skręcamy. No myślę, że dużo tam jest na pewno o tożsamości i tej indywidualnej, i tych korzeni, bo o tym jest Jakub Szela, myślę, że jedno z takich dla mnie najważniejszych przedstawień, czyli to jest spektakl sprzed 10 lat, zresztą z Teatru Dramatycznego, bo zrobiłam tam jedno przedstawienie i akurat to był sukces wielki. Zresztą polska humanistyka po tym przedstawieniu bardzo się zmieniła, bo zaczęła się zajmować po prostu chłopskimi korzeniami Polaków, bo jakby do tamtego momentu wszyscy udawali, że jeździli karocami. Proszę? Tak. Teraz mamy prawdziwy wysyp publikacji. Tak, i to jest świetne. Tak. I po prostu to jest jakieś bardzo... No jest to taka przyjemna też emocja, że ta praca się gdzieś poza teatr też rozlewa, że ona rzeczywiście czasami gdzieś trafi w jakieś miejsce pulsujące, bo ja myślę, że teatr ma ogromną siłę, ogromną moc też, zwłaszcza w takich czasach trudnych jak teraz, to znaczy to spotkanie, to spotkanie, publiczność, nie wiem jak nazywać, to performerzy, performerki, aktorki, aktorzy, artyści, no jest czymś szalenie dzisiaj ważnym, to znaczy to przeżycie rzeczy.
czyli jakiś rodzaj rytuału. My w ogóle jesteśmy strasznie pozbawieni rytuałów. Mamy oczywiście te katolickie, w których w zasadzie już nie bierze udziału na poważnie. One są puste, one są po prostu jakąś, one są, to są puste skorupy, tam nic nie ma pod spodem, po prostu to są wydmuszki. Jest jakieś klepanie. Wydmuszki. Natomiast mnie się wydaje, że w ogóle jakiś, że ten rytuał właśnie, który ma szansę odbyć się w teatrze, to jest jakaś ogromna okazja. Ja mam w ogóle poczucie, że dzisiaj artyści, artystki to są, to muszą być aktywiści, to muszą być szamani, to muszą być wiedźmy. No jest taki czas i taka musi być odpowiedź kultury. Mhm. Ale wiesz, teatr w ogóle wyszedł, prawda, z rytuału. Oczywiście. Więc może ta... No więc wracamy do korzeni. Tak, że w takich właśnie momentach przejściowych, momentach granicznych. Tak, ale to jest też wielka szansa moim zdaniem. Ona się uaktywni. Dla polskiego środowiska po prostu teatralnego, które, ale nawet nie teatralnego, po prostu dla artystów, bo ten status artysty, i tu nie chodzi jakby, krótko mówiąc, on się bardzo obniżył w ciągu ostatnich 30 lat. Od 1989 roku to nie, jakby nie zostało ani zreformowane, ani poddane refleksji jakiejś głębszej, środowiskowej, i mam takie poczucie, że gdzieś te stare wzorce już są takimi naprawdę pogruchotanymi skorupami, a my się musimy znaleźć w czymś zupełnie nowym, i to jest też jakaś wielka szansa dla nas, żeby się... No, artyści, tak jak wszyscy w społeczeństwie, mają po prostu pewną funkcję i ta funkcja może być słabsza albo mocniejsza w zależności od czasów i kondycji artystów i artystek, i mam wrażenie, że to jest taki moment, że można na nowo poczuć wagę pewnych słów, można się odważyć do rzeczy, do nowych definicji, do wiary też, że to, co robimy, ma sens, i zacząć to po prostu robić na własnych zasadach, tak jak nam dyktuje serce, a nie oczekiwania. Z tego, co słyszę, co mówisz, to widzę, że jesteś już sama poprzez tą sytuację, której jesteśmy świadkami od 2 tygodni, sama jesteś już w tej zmianie też, i na pewno coś się będzie u ciebie wydarzać ważnego w tym temacie. Z całą pewnością, bo to po prostu wszystko zmienia. I tyle trzeba o siebie zadbać po prostu, bo żeby pomóc, trzeba być w dobrej kondycji. Jak, no nie wiem, jak nawet jak komuś chcemy masaż zrobić, to po prostu musimy przede wszystkim zadbać o to, żeby nam było wygodnie, bo nie będziemy w stanie nic dać drugiej osobie. I to jest... No to jest chyba jakieś takie ważne, i ja o tym jakoś dużo teraz myślę. Oczywiście myślimy też z kobietami, z którymi wchodzimy za kilka miesięcy do Teatru Dramatycznego, jeśli oczywiście będzie wciąż stał tam Pałac Kultury, bo też nie wiemy, co się wydarzy. Myślę, że nikt nie wie, co się wydarzy. No dzisiaj ataki były już 10 kilometrów od polskiej granicy, więc to tydzień temu rozmawiałam ze znajomą Ukrainką, mówiła, nie, tam mąż, dziecko jest pod Lwowem na wsi, tam nie ma frontu. No więc już w Lwowie też dzisiaj się działo. Nie wiem, co się wydarzy, ale no, podjęłam się jakiegoś zobowiązania, podjęłyśmy się, i my po prostu być może tę naszą łajbę trzeba będzie jakoś dziwnie skręcać na tym oceanie, ale płyniemy, no to jest po prostu taka robota. A powiedz mi, masz już... Tym bardziej się cieszę, że nie jestem w tym sama, bo nie da się po prostu, jakby dzisiaj instytucja kultury nie jest osamotniczym dzierżeniem władzy, po prostu to jest, to dzisiaj już brzmi tak głęboko absurdalnie, że właściwie, a jeszcze parę miesięcy temu trzeba było strasznie do tego przekonywać. Dzisiaj to, o czym pisałyśmy w programie, że troska o ludzi,
o relacje. To jest najistotniejsza rzecz, którą ma do zrobienia instytucja publiczna. Dzisiaj to jest oczywiste. A w, jak inaczej? Gdybym ciebie poprosiła teraz, bo rozumiem, że w tej chwili na pewno myślisz o czymś nowym, o nowym spektaklu, coś planujesz, o czymś myślicie razem z Pawłem. Zakładam, że ta sytuacja obecna bardzo te twoje założenia, plany już zmieniła. Czy w ogóle mogłabyś nam powiedzieć dwa słowa na temat tego właśnie, co planujesz, od czego chciałabyś ruszyć, zacząć w dramatycznym? No, trwają w tej chwili rozmowy, co, jakie, z czym ruszamy, bo to jest po prostu, my się też musimy zaadaptować w tej nowej sytuacji. Ja mogę o sobie powiedzieć, że to, co ja będę robiła, zresztą będę to współreżyserowała ze wspaniałą choreografką, tancerką Martą Ziółek, performerką, i będą to heksy na podstawie powieści Agnieszki Szpili, ale to będziemy robić na koniec tego sezonu 2022-2023. I oczywiście i tego raczej nie będę zmieniać, natomiast po prostu rozmawiamy, no, z Agnieszką Szpilą rozmawiamy teraz, może jest za wcześnie jeszcze, to jest, no to się dzieje, to znaczy to jest znowu proces i po prostu trzeba na bieżąco reagować, żeby być w dzisiaj, żeby być w teraz. Powiedz mi, czy ty masz może jakieś takie, nie wiem jak to wyglądało na etapie przygotowywania programu do konkursu, ale czy masz może jakieś takie plany na taką, powiedziałabym, bardziej intensywną, bardziej wzmożoną współpracę z zagranicą? Tak, przy czym to oczywiście, to się też w tej chwili totalnie zmienia. Natomiast to, o co nam chodziło, bo to są znowu relacje, to znaczy w tej chwili Teatr Dramatyczny ma bardzo słabe relacje z zagranicą, nie uczestniczy w tym obiegu, no w żadnym obiegu, zresztą w ogóle to jest, no, to jest pytanie, jaki jest teraz obieg, jaki będzie obieg za chwilę, co się będzie wydarzać, więc oczywiście, że tak, to jest w tej chwili to jest po prostu jakaś podstawowa rzecz. To znaczy jesteśmy trochę w centrum świata. Ja się bardzo cieszę. Jesteśmy w centrum świata i to jest po prostu, znaczy jest to jak zwykle, okoliczności są parszywe, podłe, ale no można mówić z tego miejsca. Proszę? Tego mi w Warszawie brakuje. Ja wiem, natomiast to jest oczywiście ta sytuacja, która teraz ma miejsce, ona też ogromnie dużo zmienia, przyspiesza procesy, ale zawsze w tego typu współpracach, w tym starym świecie jeszcze, w którym byłyśmy parę tygodni temu, ważne jest, żeby zbudować relacje. Ania Galas, która jest jedną z kobiet, które też idą do Dramatycznego, jest odpowiedzialna właśnie za ten odcinek, powtarza to bezustannie. Nie ma sensu tego robić po prostu, żeby zrobić, żeby coś udowodnić. To po prostu są ważne relacje, a czy to są relacje budowane długo, bo tak, nie wiem, bo tak się buduje relacje, czy to są relacje, nagle jesteśmy w tych relacjach, bo się świat zmienił, bo nam się rzeczywistość zmieniła, no to już jest inna sprawa, ale oczywiście odpowiedź brzmi naturalnie, że tak, jak inaczej. No to fantastycznie. Fantastycznie, to już nie mogę się doczekać, bo ja chciałabym, żeby w Warszawie działy się takie rzeczy, żebyśmy absolutnie nie musieli jeździć, prawda, do Berlina, do Paryża, do Wiednia, tylko żeby oni też tutaj przyjeżdżali do nas, żeby były kooperacje, nie wiem jak ty tam sobie to wszystko oczywiście poukładasz, ale bardzo bym sobie tego życzyła, żeby Warszawa stała się taka naprawdę mięsista, jeśli chodzi o teatr, i żebyśmy byli w takiej po prostu forpoczcie europejskich zmian. Żeby tutaj u nas się działo tak, żeby myśleli o nas, że to u nas jest to centrum, tak? Że od nas też wychodzą te rzeczy takie najbardziej świeże.
Tak, a ja sobie też myślę o tym, że no może to jest jakaś, no właśnie, żeby też, bo ja się całkowicie zgadzam, chociaż po prostu też mam trochę takiego, że nie chcę tej siły, jakby tego siłowego elementu, że udowodnimy. Nie interesuje mnie ocena, po prostu wiem, co mam robić, wiem, w którą stronę mamy iść, robimy po prostu, oczywiście chodzi nam o jak najlepszy efekt i jak największy zasięg. Wiesz, ale ja jestem pewna, że jeżeli ty się tym zajmiesz, to rozgłos, publicity, w ogóle wpływ na środowisko będzie olbrzymi, bo jestem przekonana co do tego, że wszystko to, co robiłaś do tej pory, dało nam jakby pewność co do tego, że jesteś influencerką, że te twoje kolejne spektakle na pewno nie pozostawały bez echa, nie pozostawały niezauważone. Może jak swojemu dziecku powiem, że jestem influencerką. Ha, proszę bardzo. Ja sam takie trudne słowa od moich dzieci. Także zdarza nam się w tym wieku być influencerami. I ja tak sobie patrzę na zegarek, Moniko, bo jak zwykle wspaniale mi się z tobą rozmawia. Zostało nam 8 minut. Czy ja mogłabym cię na koniec poprosić, ponieważ te twoje spektakle, one mają bardzo specyficzną formę, jak wiemy. Czy ty mogłabyś powiedzieć, jak ty sama nazwałabyś swój teatr? I tutaj pytam w ogóle właśnie o konkretne bardzo epitety, dlatego że krytycy teatralni, opisując od lat twoje spektakle, oni szukają sami tych epitetów, tak? Piszą na przykład teatr kabaretowy też. Jak ty sama określiłabyś swoje spektakle? Ja może bardziej się odniosę właśnie nie tyle do recepcji samych przedstawień, tylko do sposobu pracy, bo myślę, że to jest trochę taka, ja o to zawsze miałam do tych krytyków, którzy tak łatwo przypinali łaty, trochę żal i trochę pretensje, że oni nie mają narzędzi do tego, żeby po prostu rozmawiać o kwestiach warsztatowych też. I z tego, to znaczy, jakby zwłaszcza jak naprawdę my ten komunikat, i Paweł Dymirski, i ja, zawsze był jasny komunikat, który etap naszej twórczości, nie wiem, na którym etapie twórczości odcisnął piętno Dario Fo i Franka Ramy, a na którym, nie wiem, ktoś inny. Po prostu. Ja zawsze dbałam o to, żeby mieć narzędzia. Żeby mieć narzędzia do robienia teatru. I on jest, pewnie to jest jakaś, nie wiem, kwestia temperamentu, czegoś, że ten teatr właśnie w taki sposób się manifestuje, to co ja chcę. Natomiast to jest, nie wiem, bo tak o teatrze to chyba ja nie wiem, czy ja bym chciała mówić o swoim teatrze, bo on jest, bo ja jestem w tej chwili w jakimś naprawdę przedefiniowywaniu, w jakimś nowym etapie, który się właśnie zaczyna, z ogromnym żalem i ogromnym trudem musiałam właśnie zrezygnować z pracy w teatrze Capitol we Wrocławiu, gdzie mieliśmy z Pawłem robić musical, bo po prostu nie da się tego teraz zrobić i jakby moja kolejna praca to tak naprawdę będzie organizowanie instytucji, transformacja instytucji, tworzenie bezpiecznego, przyjaznego, twórczego miejsca. I to nie jest, i też nie, więc właśnie mi jest trudno mówić, ale jednocześnie oczywiście mam w głowie te heksy. Że wchodzisz teraz w ogóle w takie dziedziny zarządzania, powiedzmy, tak? Już troszeczkę z innej materii. To jest takie coś, co w zarządzaniu określa się jako coś bardziej soft, tak? Ale jakby na to nie patrzeć, będziesz dyrektorką tej instytucji. A to niesie za sobą też, wiesz, pewną odpowiedzialność. Odpowiedzialność za zorganizowanie publiczności, za to, żeby teatr też jednak radził sobie fantastycznie finansowo, tak? Oczywiście i ta odpowiedzialność w sensie ustawowym ciąży wyłącznie na mnie, bo ja jestem
tą osobą, która odpowiada jednoosobowo. Natomiast ten nasz pomysł zakłada, że my po prostu współpracujemy ze sobą, że to jest grupa, która pracuje na rzecz tej instytucji. I to póki co, jednak samo przygotowanie programu, to są miesiące ciężkiej pracy, myśmy się sprawdziły w boju, my wiemy, która z nas jest na jakiej pozycji i to jest fenomenalne, bo wydaje mi się, że też wypracowałyśmy taki rodzaj współpracy, który bardzo dobrze rokuje. Poza tym to grono jest kobiece, oczywiście mówię o tym takim ścisłym gronie, bo też przecież choćby Paweł Demirski przecież też będzie pracował w tej instytucji, będzie prowadził pracownię dramatu współczesnego. Ale w ogóle wszystko to, co mówisz, brzmi absolutnie fantastycznie. Ale nie odpowiedziałam na pytanie, czy coś w tym rodzaju. Odpowiedz. Nie, myślę, że odpowiedziałaś bardzo obszernie na wszystkie pytania. Jestem w ogóle bardzo zadowolona z tego, co udało nam się tutaj w ciągu godziny jakby razem przynajmniej dotknąć. Jeśli pozwolisz, ja będę tutaj z radia, naszego Radia Obywatelskiego Reset przyglądała się temu, co się będzie u Was działo. Z olbrzymią chęcią będę przechodziła na próby generalne, na spektakle, pokazywała nam tutaj w naszych wieczorach wszystko naszym słuchaczom. Ja nie wiem, czy miałaś miałaś okazję zerkać na komentarze, które się pojawiły w trakcie. Mówiłaś tak zajmujące rzeczy, że ja nie chciałam ci przerywać, ale z tego, co widzę, mamy tutaj, masz pozdrowienia od wielu osób, widzę, że wiele osób bardzo, bardzo zgadza się z tym, co mówisz, wielu osobom bardzo się to podoba, także myślę, że będziesz miała tutaj nowych, także od nas, nowych widzów. Wspaniale, bardzo Państwa zapraszam do Teatru Dramatycznego. Ja również zapraszam. Mamy dosłownie jeszcze 2 minuty. Jeżeli chciałabyś powiedzieć coś od siebie, czy powiedzieć właśnie coś do naszych słuchaczy, to bardzo serdecznie Cię zapraszam. To jest teraz ten ostatni moment. Ojej, to tak właściwie, dobry wieczór Państwu. Ile premier planujesz? Dobrze. Tak. To naprawdę się okaże. Ja zapraszam Państwa do teatru, bo to będzie miejsce otwarte dla wszystkich. Wszyscy tam na pewno coś dla siebie znajdą, każdy coś dla siebie znajdzie. Będziemy się zajmować tak naprawdę te 5 sezonów póki co poświęciłyśmy na leczenie rozmaitych traum i tych osobistych, i tych społecznych, i tych właśnie transmitowanych genetycznie. No jak widać, niestety kolejne emocjonalne rany będą nam się gdzieś w tkankach odkładać, więc po prostu musimy się o siebie zatroszczyć i my się też będziemy od Państwa troszczyć. Fantastycznie, Moniko, ja już powiem Ci tylko, że mamy tutaj komentarz od Dilu da Silva. Cudownie się tego słuchało, powiało prawdziwością, dzięki. Dla niewtajemniczonych powiem od razu, że to jest mój przyjaciel ze studiów, gdyby później ktoś chciał mi zarzucić tutaj jakieś podstawionych klakierów. Natomiast na przykład pani Jolanta Kosińska już pyta ciebie wprost, a czy macie w planach spektakle wyjazdowe? Nie słyszałam niestety pytania. Halo? Oj, coś nam się tutaj na sam koniec zepsuło. Czy macie w planach spektakle wyjazdowe? Mamy problemy techniczne. Zaraz zerkniemy, czy uda nam się powrócić do programu. Bo właściwie nasz czas się skończył.
Drodzy Państwo, widzę, że nie uda nam się powrócić do rozmowy z panią Moniką. Ja bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie. Mam nadzieję, że udało mi się zainteresować Państwa tym, co będzie się u nas działo cyklicznie w każdą niedzielę o godzinie 21. Będę zapraszała dla Państwa bardzo fajne, bardzo sympatyczne osoby, które chcą wnieść do świata polskiej kultury i sztuki naprawdę coś świeżego, nowego. Bardzo dziękuję za uwagę. Pozdrawiam serdecznie. Katarzyna Szulc-Strychowska. Reset Obywatelski.